Polskie Radio PiK. Pan Waldemar Uzdowski i my się cieszymy. Pan Karol Dąbrowski, pan Henryk Ołcon, pan Korneliusz Korniluk, Małgorzata Burhard. Dzień dobry. Program realizują Jacek Domachowski, Janusz Wiertel. Przy okazji polecamy naszą stronę internetową www.radiopik.pl. Tam dostępny jest nasz program w wersji wideo. Jesteśmy też na Facebooku. Będziemy z Państwem do prawie godziny 13 i mówić będziemy o tym, co rośnie zielonym do góry, a tej zimy zieleni nie brakuje. No trochę ta zima bawi się z nami w kotka i myszkę. Otóż to. Pięknie kwitną oczary pośrednie. Aż się wierzyć nie chce, powiem szczerze. I czerwienie, i żółcie piękne. No i ciemierniki. Wiosna, panie sierżancie. No. Można, nie, trochę tak jak w marcu, jak w garncu, bo przeplata trochę tej jesieni. Trochę zimy, trochę lata. No dzisiaj mieliśmy przykład. Śnieg, a tu za chwilę już luty, podkuj buty. Przed nami jeszcze zima, więc możemy być przygotowani rzeczywiście na wszystko. No bo czy my jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka ta zima jeszcze będzie? No, czym nas zaskoczy? To jest taki ewenement, że o tej porze roku mamy początek lutego, a ziemia praktycznie nie zamarzła, bo to, co zamarzło, to już rozmarzło. Także można właściwie, można by sobie nawet sadzić rośliny, także nie jest to jakiś problem. I rośliny też reagują na tą pogodę, ponieważ obserwowałem wczoraj, taka ładna pogoda nasza, i żurawki, które rosną w gruncie, to są rośliny zimozielone, i nagle się okazuje, że są świeże przyrosty rzędu 2-3 centymetrów, niektóre odmiany mają, a są też przymrożone niektóre odmiany, które wcześniej wypuściły i zmarzły. Także no, ta przyroda to tak. Muszę powiedzieć, różnie, że jestem dzisiaj radosna, ponieważ byłam wczoraj u moich przyjaciół z Inowrocławia, ale w ogrodzie na wsi, żeby zwiedzić, jak on wygląda. I słuchajcie, weszłam. I wiosna, no wiosna niesamowita. Oni mają ogromne połacie tych ciemierników, tak, ale mają piękne trawniki. Całe takie połacie trawników. Słuchajcie, ta trawa była taka gęsta, taka puszysta, jak gdy szło się... I tak żywo zielona, bo świeżo malowana. Żywo zielona, uśmiechnięta, bo te rozpuściły się te grudki szronu i takie były kropelki rosy na tym. No coś to tak... Że aż się wyjść z ogrodu nie chciało, tak, prawda? To była bajka jesienna, to była taka poezja jesienna, a kwiaty... No te wiosenne kwiaty, tulipany to już po 5-6 centymetrów wysokości ponad ziemią, hiacynty, krokusy, no wszystko. Znamy, nie będę tu powtarzać. Wszystko już gotowe do kwitnienia. Ale wszystko się też zdarzyć może, więc tym bardziej kontrola osłon, prawda, panie Karolu, chyba? Tak, oczywiście. No już zawsze mówiliśmy, że te osłony lepiej mieć takie delikatne niż za mocne. A jeżeli ktoś bardzo otulił te rośliny, bo no, liczył na srogą zimę, to co rozchylić? No to powinien właśnie być teraz na działce i to rozchylić. I w momencie, kiedy znowu przyjdzie większy mróz, bo to przytulić na to, bardziej. To znowu to bardziej związać, ocieplić, ale no... lepiej, jak to mówią, więcej powietrza, żeby przy roślinie było, niż za ciepło jej, bo wtedy jakieś procesy takie gminne, bo wtedy co za różnica, grzybowe. Czy ona zmarznie, czy ona się udusi, tak jest, prawda? Się straty udusi, więc nieuniknione. Kontrolujmy to nadal i rzeczywiście... No, trzymajmy rękę na taka, pulsie. Że tak jak tu Alicja mówi, no warto iść do ogrodu, bo jest trawnik zielony, bo zaczynają tak, już rośliny, no przebiśniegi, przecież już z kwiatem są na wierzchu. Czyli jednym słowem czas na grillowanie pierwsze tego roku, prawda? No pora jest taka, że trzeba brać się już za robotę jakąś. Tak jest, pierwsze w tym roku cięcia, prawda? No, i to takie cięcia, konkretne, pielęgnacyjne. Konkretne, pielęgnacyjne i właściwie no konieczne, bo jeżeli nie zrobimy o tej porze, to potem już nie powinniśmy, no ozdobne klony przecież, no już te sadownicze, czyli tam orzechy, winorośla, aktinidie, to wszystko właściwie brzozy, to co... Pod nóż. Tak, to co ma te soki i łatwo je, jak to mówią, szybko się uruchomią i potem wydzielają na zewnątrz. Żeby potem nie płakały wiosną. Żeby nie płakały na wiosnę, to te zabiegi powinniśmy robić. No i właściwie no, połowa lutego, przy takiej pogodzie, jeżeli się nie zmieni, no to jabłonie już też powinniśmy zacząć. W pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności. W sadach towarowych już... No tak. Towarowych to ja tak, to pamiętam zawsze tych, już po ale początek i w tych ogrodach ozdobnych, jak się patrzy na krzewy, to wszystkie mają już szponki prawie... No właśnie, jak w tych ogrodach ozdobnych, panie Waldku, cięcie wyglądać powinno? To nie ma większego znaczenia kiedy, no ale te delikatniejsze rośliny, to lepiej ich nie ruszać teraz, bo zawsze musimy pamiętać po prostu o takich zasadach ogólnych, że roślina ruszana, czyli przycinana, ona musi wykazać inicjatywę teraz, bo musi tą ranę próbować zabliźnić i próbuje. Każde cięcie powoduje, że rośliny to jest takie pobudzanie, to tak jak szturchanie konia szpicruto. Ona pobudza się, zaczyna żyć. Także te, które są bardzo mrozoodporne i tego typu, które szczególnie, które płaczą, to jak Karol mówił, brzoza, klony te zwyczajne, nie mówię o klonach palmowych. Bo one bardzo silnie płaczą, także trzeba, można to teraz robić i trzeba by było nawet teraz je przycinać, bo one sobie poradzą, z nimi nie ma problemu, ale właśnie te delikatniejsze rośliny, na przykład klony palmowe, czy inne takie bardziej o cienkich gałęziach, które nie do końca są całkowicie mrozoodporne, nie aż tak bardzo, to lepiej poczekać jeszcze troszeczkę. Jeszcze niech ta fala mrozów minie, spokojnie. Jeszcze mamy koniec lutego, jeszcze marzec. W marcu rośliny, ten ogród ozdobny to jest właściwie takie najbezpieczniejsze cięcie tego ogrodu, według mnie oczywiście. A wracając jeszcze do osłon, to zawsze musimy pamiętać, że my osłaniamy rośliny, chronimy je osłaniając tylko przed dużymi mrozami, czyli mrozami powiedzmy poniżej -15, -10. No, takich jeszcze u nas nie było w tym roku. A te małe mrozy, to my przed tym nie chronimy, dlatego ciągle powtarzamy teraz, przez ostatnie zimy, skoro te zimy mamy takie niby zima, a nie zima według starych norm, to żadne zimy są właściwie. Czyli osłaniamy tak w razie czego. Profilaktycznie, no właśnie, bo my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie? I co będzie. Te osłony, też jak Karol mówi, to zawsze powtarzamy, mają być takie bardziej ażurowe, dlatego te siatki do cieniowania są dobre, bo one przepuszczają powietrze, nie powodują, że rośliny w środku zagniwają. Bo nawet w takich warunkach rośliny, nawet liściaste, które możemy osłaniać całkowicie, możemy owinąć papierem, słomą, czyli nie dopuścić w ogóle słońca do tych roślin, czyli solidnie osłonić, jak róże na przykład, to też jest jednak mimo wszystko, musimy brać to pod uwagę, że klimat nam się zmienia, co by kto nie mówił, ale już się oficjalnie też mówi, że klimat nam się zmienia, widzimy sami co się dzieje i te osłony muszą przynajmniej powietrze dopuszczać, nawet do tych roślin, gdzie nie mają liści, gdzie nie są zimozielone rośliny. A czy wystarczy tak, żeby z góry to powietrze dochodziło, a te boki jednak osłonięte? Można i tak, ale lepiej, żeby cała osłona była ażurowa, czyli tu się sprawdzają te stare normy, jak kiedyś, tylko że... Czyli chochoł, ale z dziurkami. Kiedyś się używało gałęzi, to stroić, to było najlepsze, co było. No ale teraz pozyskanie tego, no mamy trochę inny świat. To jest ciężka sprawa. Używa się tych sztucznych osłon. I dlatego trzeba patrzeć, żeby te sztuczne osłony były jeszcze bardziej ażurowe niż popularna najbardziej ta fizelina czy włóknina ta biała. Dlatego te siatki to jest coś, co nam się sprawdza przy takich warunkach pogodowych. Te rośliny lepiej tam w środku się zachowują. Nie ma przede wszystkim zagniwania. Bo to o to chodzi. Przy takich temperaturach wyższych, kiedy się podnoszą temperatury wewnątrz bardzo mocno, to następują procesy gnilne, bo gdzieś tam trochę liści zostanie, te niektóre pędy miejsc drewniałe. Chcąc zrobić dobrze, zrobimy po prostu źle. Także to bez przesady. Te rośliny nasze, wszystkie, które sadzimy, powinny 10 stopni mrozu muszą wytrzymać. Nie ma wyjścia. Nawet tak trochę podmarzną z wierzchu. A odnośnie pozyskania stroiszu, bardzo łatwo teraz. Ludzie wyrzucają choinki. No ale nie wszystkie. Świerki się kompletnie do tego nie nadają. Osypują się konkretnie. Nie, ale ja trafiłem na świerk, który się nie osypuje. Na przykład ktoś gdzieś miał na balkonie widocznie. To może sztuczne. To można sprawdzić. Są te jodły kaukaskie, inne powyrzucane. I z tego można pozyskać stroj. Ale świerk, nawet jak temperatura pójdzie do góry, to on i tak się osypie, i tak zgubi. Sosna nie. Sosna będzie trzymała. Nawet usną tej igły, a będzie się trzymała. Także sosna to jest takie najlepsze. Ale znowu świerk, nawet jak zgubi, to on jest tak gęsty, że on i tak rozbija zimne wiatry, osłania. Zimne wiatry, a jednocześnie nie dopuszcza promieniowania słonecznego, co przy tych temperaturach podłoża, gdzie nie jest przemarznięte i jeszcze tak jak wczorajszy dzień był, przygrzeje słoneczko i pąki się od razu rozwijają. A propos właśnie to słońce coraz mocniej operuje, mocniej świeci, jednocześnie grzeje, więc to bielenie to obowiązek pni drzew, prawda? My już o tym mówiliśmy, że to w grudniu powinno się zacząć tak odbywać, ale teraz to już faktycznie... No się powtarza. Luty jest najbardziej niebezpieczny, nie? I początek marca. I rzeczywiście czuje się, nie? Że to słońce wczoraj już bardzo ładnie grzeje. I coraz więcej jednak tego słońca. Dla ręce miałem 15 stopni, słuchajcie. I coraz dłuższy dzień. Wczoraj przed godziną 17 wychodzę z domu. Jasno jeszcze. Półtorej godziny dłuższy dzień. Do przodu jesteśmy. No, ale nie martwmy się o rośliny, nie martwmy się o te tulipany, które tak mocno wychodzą, mówi, bo przyroda musi sama sobie regulować. My nie jesteśmy w stanie wpływać w jakikolwiek sposób na przykład na pogodę, no więc się nie martwmy o nią. Rośliny też tak są zrobione. No, ale też trochę zdezorientowane, panie Waldku. No, dobrze, są, ale one muszą sobie poradzić. Te mechanizmy przyrody muszą jakoś działać. Także jeżeli funkcjonuje, jeżeli jest taka pogoda, na przykład mamy rozmarzniętą ziemię, to jest, dla roślin to jest najpiękniejsza rzecz, bo one mają dostęp do wody, a woda jest podstawą, nawet mrozoodporności, bo jeżeli zaczynają soki krążyć, to zaczynają krążyć, ale zaczyna się na przykład parowanie u roślin zimozielonych, czyli utrata wody, czyli musi roślina je odzyskiwać, a skoro jest rozmarznięta ziemia i wilgoć zawsze jest w ziemi, ziemia jest zawsze tą ostoją dla roślin, tą podstawą, postumentem, na którym one funkcjonują. Jeżeli tam funkcjonuje tak, jak roślinom jest potrzebne, wszystko jest okej. Rośliny sobie poradzą. Z tą wodą to jest tak różnie. Pamiętajmy, że mieliśmy zeszły rok wilgotny i cały czas jest wilgotno. Mało światła, a szczególnie rośliny, które na przykład na skalniakach były wysadzone, a podłoże jest ciężkie, nieprzygotowane, typu tutaj chociażby wrotycz perski, lawenda, te rośliny... Szczególnie lawenda. Przepuszczalna ziemia. Przepuszczalna ziemia i te rośliny już korzenie zaczynają zagniwać. Nie? I tutaj ale ja myślę, panie Henryku, że w takim, nie wiem, może jestem w błędzie, w takim ogólnym rozrachunku to możemy być chyba raczej spokojni o to, że jednak w dobrej kondycji te rośliny wejdą w nowy sezon, bo tamto lato rzeczywiście minione było deszczowe, tej wody było wystarczająco, tak? Chyba. I teraz też ta zima też bardziej wilgotna. Pesymizmu, to tutaj ten cały w zasadzie od połowy lata do jesieni, zima, brak słońca. To jest największy problem. To był problem, tak, rzeczywiście. Bo w zasadzie ja nie wiem, czy takich pełnych dni to chyba na palcach byśmy mogli policzyć, ile było. No to było dowód na to, że nie można mieć wszystkiego. Albo mamy słońce, albo mamy wodę. Ale chwilę. No po co roślinom słońce potrzebne zimą? Jest temperatura 5 stopni. Pan Henryk mówi o lecie, jak to było. O lecie, o zeszłym roku przecież tam od słońca nie było, ale za to mieliśmy wodę. Się skończyły te takie słoneczne dni. Że mówimy w napięciu i obserwujemy to wszystko i się boimy, to dlatego, że przyzwyczajeni jesteśmy do pięknej wiosny w marcu, kiedy to wszystko nam zakwitało bujnie i ogrody były fantastyczne. Ale kiedy to było, kolorowe, panie Alu. A teraz my się trzęsiemy nad każdą rośliną. I na przykład wczoraj to ciemierniki już mają takie pąki do zakwitnięcia ten mój znajomy, przyjaciel po prostu jest tak o nie troskliwy i tak je kocha, że się boi, że przyjdzie mróz i te pędy kwiatowe mu zmarzną. No my boimy się strat, rzeczywiście. Takie, jakieś takie chusteczki tak, żeby... z tej włókniny po prostu sobie... tak położyć na bierz. Przepraszam, no my boimy się strat, ale trzeba powiedzieć jasno, że straty w ogrodzie są no nieuniknione dzięki temu. Dokładnie. Przypomnijmy sobie poprzedni rok. Przecież też prawie nie mieliśmy zimy. Była krótka zima, tam 2 tygodnie chyba, czy 10 dni było mrozu takiego dosyć sobie solidnego, ale każdy szkółkarz na przykład powie, że straty były takie same jak w każdej zimy. Dokładnie. Teraz to samo może tak samo być, że rośliny są takie właściwie nie zimowe, nie? Czyli są takie troszeczkę, no mówimy, rozhartowane, no może delikatnie. Ale najgorsza będzie wiosna, kiedy mogą zdarzyć się skoki, a ostatnio tak się zdarza, że raptem przyjdzie nawet 2 dni mrozu -10, a to wtedy rośliny, kiedy już są pobudzone, to zawsze jakieś uszkodzenia będą. Nie to, że stracimy całe, ale będą uszkodzenia. A mróz robi zawsze, przyznacie wszyscy, że robi największe spustoszenia w roślinach. Oczywiście. Bo rozsadza tkanki, paskudzi, robi całą miazgę. Mróz. No tak, nawet wilgoć za duża, to nic takiego, bo jakieś tam pędy zginą. To tak jak zamarznie woda w butelce, prawda? No ta sama sytuacja. Także widzimy po lecie poprzednim, jak po tej zimie, nawet takiej, kiedy były takie jakieś tam drobne skoki tylko, ale jak pięknie rośliny rosły, jak kwitły obficie. No ja to zauważam, tak, nie wiem czy wy. Ale ja kwiatów było wyjątkowo dużo, bardzo dużo. Była łagodna zima. No. Rośliny się bronią zawsze, to nie ma problemu. W ubiegłym roku. Ale były takie skoki. Z wyjątkiem 8-9 maja. No tak, kwiecień nie był dobry dla roślin. Rośliny się obronią. To, co wcześniej mówiłem o żurawkach, tak samo hosty wypuściły już pierwsze liście, czy pąki wyszły na wierzch i one przymarzły. Ale w środku dalej jest... Pierwszy okółek. Toczy się życie, tak. Jest nadzieja, prawda? Tak, i rośliny się obronią. Na pewno, jak co roku, będą jakieś straty, ale niestety ogród jest organizmem żywym i zawsze musimy się z tym liczyć. Ale też lubimy wprowadzać do ogrodu nowe rośliny. Długa wegetacja, kochani. To jest niebezpieczeństwo. I wystarczą 2 noce, 3 silnego mrozu i mamy... straty i Waldek mówi, że rośliny się obronią. Całe hektary ogrodnicy potracili w połowie, to był 2008-2009, gdzieś te silne mrozy takie, co przyszły. Nie byli w stanie zabezpieczyć. Na działce również całe stosy na wiosnę wycinałem roślin i pomimo nawet przykrycia, ale w ten czas była sucha zima. To jeszcze susza fizjologiczna. Do tego doszła. No teraz mamy mokrą, no ale też pamiętam początki marca, to był 72-3 rok gdzieś, -18. Wszystkie główki tulipanów wymarzły. Już kwiaty były do otwierania się. I nie było kwiatów, ale roślina przetrwała. Ja o tym mówię. Jak wtedy wyglądał Dzień Kobiet? Rośliny były. Szklaniawe. No tak, 70, tak, drugi rok to rzeczywiście. Rośliny się obronią do pewnego momentu, bo one nie mają czystej wody w soku. Tam są kwasy tłuszczowe, tam są alkohole, takie glicerole. I do pewnego momentu, ale jak już pewna granica zostanie przekroczona, będzie ten mróz bardzo silny, że jądro komórki rozsadza, to mamy te pękające mrozy w ten czas, że całe gałęzie, całe pnie pękały. Nie pękają, a słychać. A słychać. Ja pamiętam taką zimę. Do -30. Bardziej mokra jesień? Czyli w dosłownym tego słowa znaczeniu pękającym mrozy. A ja wykorzystam to, że pan Korneliusz jest przy głosie i chcę wrócić do tego cięcia pierwszego. Mówiliśmy o orzechach, ale z tymi orzechami to tak nie do końca, prawda? No to jakiś konar tam powiedzmy uszkodzony. Bo jabłonie tak, spokojnie, winogrona wyciąć, też. Z gruszami, śliwami poczekać jeszcze na koniec miesiąca, gdzieś początek marca. Również borówki amerykańskie trzeba będzie ciąć. Też lepiej poczekać jeszcze. Ale jeszcze to? No, czyli koniec lutego, początek marca, gdzie tam wycinamy najstarsze 6-7-letnie przy borówkach amerykańskich, żeby młode pędy wybiły. które najlepiej w drugim, trzecim roku obficie owocują. Będzie dużo jeszcze do cięcia różnych roślin. Bo tak, to są actinidie, czy inaczej kiwi nazywane, ale kiwi to jest actinidia chińska, którą rozpropagowali Nowozelandczycy, a ze względu na owoce pokryte włoskami dali nazwę handlową kiwi od nielota, tego, który występuje na Nowej Zelandii. Winorośle i winorośl szlachetną tniemy. To teraz właśnie w lutym, teraz jak będzie suchy, wczoraj był idealny dzień na przykład. No dzisiaj jest trochę bardziej wilgoci, więcej w powietrzu, bo 82% podajże, jak słyszałem. No bo śnieg trochę spadło, prawda? To też. To lepiej poczekać na suchszą pogodę. Winobluż pięciolistkowy, bo to też potężne przyrosty ubiegłoroczne są. Trójklapowy, ten można ciąć. Actinidię to też mówiłem i tam jest też specyfika taka, że jak się spóźnimy z cięciem, bo ja wykonuję cięcie actinidii letnie, także teraz korekcyjne wprowadzam, ale generalnie jak ktoś nie ciął latem, to musi teraz napędy owoconośne, czyli na tych osobnikach żeńskich, bo czasami większość jest dwupienna. Jednopiennych jest mniej, bo jest jednopienna to Isaj, japońska, Szymanowski, polska. A generalnie są dwupienne, że na 4-5 żeńskich przypada jeden męski osobnik. I te żeńskie tniemy pędy owoconośne na 6 do 12 oczek, a przy męskich to wystarczy na 30 cm przyciąć tylko tam gdzieś, powiedzmy, nie? I to jeden wystarczy na kilka właśnie tych żeńskich do zapylenia. No muszą być, żeby po prostu były dorodne owoce i dużo ich, żeby gdzieś tam z daleka coś nie przyleciał, jakiś pyłek, to nam zapyli to. A jak poznać teraz według kwiatów? No kwiaty żeńskie mają słupek na środku i pręciki, a męskie mają tylko pręciki. Kwiat, nie? Po tym możemy poznać po prostu, czy to jest osobnik żeński, męski, czy żeński. Nie? Przy dwupiennych roślinach. Czyli trzeba podglądać. Ale to gołym okiem jesteśmy w stanie dostrzec, tak? Oczywiście, bo kwiaty są powiedzmy od 13 mm do 25 mm. No to ja już bym musiała w okularach. No, lupa jest wskazana, żeby na działce ją też mieć. Też w ogrodach musimy pomyśleć już o jakiejś ochronie, czyli tutaj pierwsze opryski. Już niebawem powinniśmy, szczególnie przy takich temperaturach, opryski na choroby grzybowe. Myślę tutaj o miedzianie, o środkach miedziowych, które trzeba by... I to już tak poniżej 10 stopni można, tak, zastosować? Nie, 6-5 stopni na plusie. Tak, no tak jak wczorajszy dzień był, to już można, już można stosować, jeżeli będą, ponieważ przy tej wilgotności i w takich skokach temperatur, gdzie powiedzmy jest powyżej 5 stopni, to te choroby grzybowe już sobie tam grasują po naszych drzewach i krzewach. Także tu już też by trzeba myśleć o tym, żeby się przymierzyć do pierwszych oprysków. Pościągać, przepraszam, jeszcze mumię, bo jak idę przez ogrody, to widzę, czyli że jeszcze owoce, są zasuszone owoce na różnych drzewach. I to są siedliska patogenów grzybów i one się rozsiewają tam właśnie z tego. To powinno być likwidowane też, nie? Czekamy na telefony od Państwa z pytaniami 345 50 90, kierunkowy 52. Polecamy też naszą pocztę raz@radiopik.pl. No i właśnie zaglądamy do niej. Napisał do nas pan Mariusz Sempulna-Krainskiego. Posadziłem 2 lata temu borówki amerykańskie oraz inne rośliny kwasolubne, magnolia, wrzosy, różaneczniki do zwykłej ziemi ogrodowej. Rośliny dobrze się ukorzeniły, borówki już zaczęły owocować. Zakwaszam je w sezonie wegetacyjnym siarczanem amonu, ale pyta, czy mogę zakwaszać glebę octem rozcieńczonym w wodzie, pół litra octu spirytusowego na 10 litrów wody, bo taką poradę kiedyś pan Mariusz usłyszał w jednej z telewizyjnych audycji poświęconej ogrodnictwu. Czy jest to dobra i skuteczna metoda? To może ja powiem jedną rzecz, tylko taką, ja ci potem zostawię te owocowe, ale chodzi o tą kwasową ziemię, bo to nie do końca niektórzy doczytują i ta wiedza jest taka dosyć sobie płytka, bo kwasowo ziemię, jeżeli mówimy o roślinach kwaśnolubnych, to myślimy także o tym, że te rośliny wymagają odpowiedniej struktury podłoża. Że na przykład jeśli sadzimy różaneczniki w torfie kwaśnym, to każdy kwaśny to jest takie słowo klucz, który nie do końca każdy tego rozumie, bo nikt nie wyjaśni nawet dokładnie, o co to chodzi. Są tam stopnie po prostu kwasowości, to jest stężenie jonów wodorowych, to nie chodzi, nic nie ma o żaden smak, my tego nie musimy smakować, ale torf powinien być torfem wysokim. To jest torf prawidłowo kwaśny, do roślin kwaśnolubnych powinien być to torf włóknisty, bardzo słabo rozłożony, o jasnym kolorze. To rzadko się go spotyka w tych popularnych marketach na przykład. To nie ma prawdziwego torfu wysokiego. Prawdziwy torf wysoki to jest sprzedawany w balotach. Bardzo silnie sprasowany, w stanie suchym on tam jest w środku. I jeżeli go otworzymy, nawodnimy, to on zwiększa swoją objętość nawet 5-krotnie. On ma bardzo dużą pojemność wodną, ale dla tych roślin kwaśnolubnych to jest bardzo istotne i dla większości, dla zdecydowanej części roślin kwaśnolubnych. Dlatego on jest stosowany, że są ważne stosunki powietrzno-wodne, bo te rośliny wymagają dużo powietrza, dużo tlenu do swojego funkcjonowania w ziemi. Torf, jeżeli nawet posadzimy, on nawet po jakimś czasie, ten torf wysoki zlegnie troszeczkę, to ciągle możemy garścią go wybrać i on ciągle będzie sprężysty i to jest najlepsze, co może być. A zakwaszanie, to możemy stosować oczywiście różne sposoby zakwaszania. Nie polecam octu, raczej proponuję jednak trzymać się zasad starych ogrodniczych, że na wiosnę stosować nawóz wybitnie kwaśnolubny, o odczynie kwasowym, ale taki, który zasila jednocześnie roślinę, czyli siarcza namonu, bo on powoduje utrzymywanie kwasowości. Naszym zadaniem przy tych roślinach prawidłowo posadzonych do prawidłowego podłoża jest utrzymanie kwasowości. To nie o to chodzi, że mamy zmieniać. Mamy utrzymać i dlatego musimy to stosować. Dlatego mówimy ciągle, że warto co jakiś czas wsypać jakieś garści całe, jakieś siarki na przykład, bo to powoduje, że ta kwasowość jest utrzymywana. Bo dodatkowo miejsca, gdzie sadzimy rośliny kwaśnolubne, powinniśmy oddzielić pionową zasłoną na przykład z folii, nie przepuszczającą roztworów glebowych. Wtedy też nam ta kwasowość będzie się utrzymywała. Sadzenie na przykład różaneczników w ziemi zwykłej, to możemy to sobie na to pozwolić, ale też nie jest to dla nich najlepsze, dlatego że chodzi o tą strukturę, o te właściwości powietrzno-wodne. Czyli dużo wilgoci potrzebują, ale nie może być to ziemia zległa. Jeżeli nawet panu te rośliny rosną dobrze po posadzeniu, to one za chwilę przestaną rosnąć dobrze. Dlatego, że zacznie pojawiać się chloroza, zaczną się kłopoty z nimi. Dlatego jeżeli jest coś źle posadzone, ja jestem zwolennikiem wykopania z bryłą, bo większość tych roślin ma bardzo drobne korzenie, wyjęcia, zmienienia ziemi, zdania prawidłowej ziemi i dopiero posadzenia w tej ziemi. I tak za jakiś czas będą problemy z samą ziemią, ale tendencja jest taka, że rośliny czym są starsze, tym ich wrażliwość na tę niekwaśność ziemi, która się z czasem zaczyna pojawiać, jest mniejsza. One se potem radzą, nie ma problemu. Nie myślmy o tym, co będzie za 20 lat. Czyli ten start jest najważniejszy. Start jest ważny, ale oczywiście, że nie możemy różanecznika posadzić w dołek 40 cm średnicy, bo to jest za mało. To jest za mało, bo myśmy tu do przodu, że ta roślina jednak będzie miała korzeni trochę więcej. Ona będzie większa, to będzie rosła. Większość normalnych różaneczników to są normalne drzewa prawie po jakimś czasie. 10-letnie mają 2,5 metra, 3 metry nawet te silnie rosnące. Wolnie rosnące mają metr tylko. No i tu możemy sobie inaczej to traktować. A co do szczegółów... No ale to panie Waldku jeszcze, to skąd ten pomysł z tym octem? To są takie różne pomysły. Zakwaszać można, ale babcina metoda, tak? Babcina metoda, no tak jak wapniowe, to skorupki jajek sypiemy. Tak. Ale dlaczego? Ale czasami babcine metody są skuteczne i dobre. No nie negujmy ich. Ale chcę powiedzieć tak, no bo mówisz, nie ma normalnych nawozów, ale powiedz, jak taki działkowiec na małej takiej działeczce może zdobyć baloty tego torfu wysokiego, kwaśnego? No ale balot wielkości, co się mówi o pojemności 250 litrów, no to Dobrze, no to pojedzie, nawet jeżeli lubi rośliny, pojedzie taksówką. Do taksówki włoży do bagażnika, to jest balon wielkości bagażnika. Ale gdzie to można? W hurtowniach ogrodniczych. Hurtowniach ogrodniczych. Zawsze są, bo fachowcy używają tego do sadzonek. I chcą wiedzieć, żeby... I jeżeli to się lekko rozpakuje, tylko jest jeden warunek. Tor wysoki należy zamykać bardzo szczelnie. Tak. Dlatego, żeby nie zmienić jego struktury, bo jest ważne, że go się rozdrabnia lekko, ale się nigdy nie rozgniata na sucho, żeby on nie stracił struktury. On jest tylko zgniatany, prasowany, ale nie możemy go położyć, wysypać suchego i rozszarpać na kawałki. Nie o to chodzi. Nasączyć wodą. Czyli ten, mówi się torf wysoki, panie Waldku, tak. A torf kwaśny to jest po prostu jakaś błędna, tak? Kwaśność to jest całkiem inna sprawa, to się określa o właściwości. 3,5 do 4,5 pH. Tak jest. W sklepach ogrodniczych są torfy te wysokie, gdzie mają opisane, że pH jest 3,5, 4,5. No bo są te wysokie także odkwaszone, tak jest, czyli jest sztucznie dodane na przykład kreda, więc na pewno musimy zwrócić uwagę na tą kwasowość, podaną kwasowość na worku. Ale jeszcze ważna rzecz jest, Waldek już poruszył jedną rzecz, siarczan amonu, a jeszcze jest siarczan potasu i teraz jeżeli my tylko wodą z octem będziemy podlewali, my mamy też zasilić związki i budujące pompki siarczan amonu na budowę w ogóle całej struktury przyrostu, a siarczan potasu na budowę pąków, gwarantujące nam obfite kwitnienie albo owocowanie. Także to jest ważne. Ale pan napisał, że posadził je do ziemi ogrodowej zwykłej i one już się dobrze ukorzeniły, borówki zaczęły nawet owocować. Ale co to radzi pan, panie Waldku, żeby jednak wykopać, zmienić podłoże? Ja tak radzę też. Dlatego, że one na razie pierwszy rok z tej bryły korzeniowej, no z pojemnika, bo dzisiaj głównie rośliny z pojemników się sadzi. Ale one po przesadzeniu zaowocują w danym sezonie? Tak, trzeba to robić umiejętnie, ale tak jak wczesną wiosną wykopać. Mają zwarty system korzeniowy. Były robione eksperymenty nawet z przesadzaniem na przykład niewielkich, może niedużych różaneczników w ciągu lata, w lipcu i też nie było problemu większego. Teraz jak przesadzić może... Trzy linie telefoniczne, proszę państwa, działają. Odbierzmy pierwszy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Ja chciałem tylko dopytać tutaj panów mówiących na temat wykopania tych krasnoludnych, przykładowo różnorodników, bo bez żeby było powiedziane, ja nie słyszałem. Czy to można zrobić teraz wiosną, czy na jesień się robi? Nie, to bardzo późną wiosną. Przed ruszeniem. To trzeba obserwować. Jeżeli widzimy, że pączki zaczynają się pojawiać i na pewno przed kwitnieniem. Tak, bo wie pan, to ja się mogę dwoma rękoma podpisać pod tym, co pan powiedział, ponieważ rzeczywiście to jest kwestia tej ziemi, bo masę pieniążków się kładzie na środki grzybobójcze, na nawozy, przycinanie gałązy, żeby to pobudzić i efekt jest mizerny, po prostu ciągle są te liści niewykształcone mimo kwitnienia, nie żyje to. Czyli rzeczywiście tą ziemię kwaśną, tak, należy generalnie do 60-70 centymetra, to oczywiście odczynie. Nie torf kwaśny, tylko torf wysoki o odczynie kwaśnym. Tu pan Waldek z naciskiem... Chodzi też o strukturę. Mówieniem o tej kwaśności, bo to nie jest jeden czynnik, który jest ważny tutaj. Nie? Czyli reasumując, wie pan, szukać w tych centrach ogrodniczych czy ogrodników nie tyle ziemi o kwaśnej pH, tylko tego torfu wysokiego. Ale nie ma w sprzedaży w balotach, ja nie widziałem. To trzeba do hurtowni ogrodniczych jechać. Są hurtownie w Bydgoszczy. Rozumiem. Jechać, kupić sobie bez żadnego problemu. Czyli w takich zwykłych centrach się tego nie dostanie. Ja nie widziałem. Dostanie się. Wszystko jest. Tak, oczywiście. To może ja za słabo chodzę. Tylko tam jest w tak zwanej ilości dla działkowców. Detaliczne takie, a pan tak. Ale do ogrodu to są potrzebne większe ilości. 300 litrów takiego to. Ktoś ma jedną azalię, jeden różanecznik. No tak. My tu mówimy, ale troszkę ziemi jest potrzebna do tego. To nie jest opisane, że to jest torf wysoki i tak dalej, tylko podane jest też. Ale jest, ja szukałam, ja nie mogę znaleźć. Nie, bywają. Ale że jest napisane, to jeszcze nie świadczy, bo pan nam tu na linii wisi, a może ma jeszcze, słuchamy jeszcze pana? Nie, tak już na okrągło słucham państwa. To ja tylko jeszcze na żywo dodam, żeby nie przestraszać tak wszystkich, że ta większość roślin zimozielonych, tych kwaśnolubnych... Z różanecznikami, z tymi hortensjami to jest mordęga. Chociaż na hortensję w zeszłym roku nie można było nawykać, bo rzeczywiście... Ale wszyscy chcą te rośliny mieć w ogrodzie. Bo to są piękne. Dużo zabezpieczenia, dużo odmiany, naprawdę się można narobić. Nie, ale jeżeli przygotuje się odpowiednio glebę i stanowisko, to jest ważne. Rododendron powinien być osłonięty od południa. Tak jest. Dlatego, że on często się przypala potem na otwartej przestrzeni, na słońcu. Półcień, tak, od wschodnich wiatrów, etc., etc. Wszystkim Państwu dziękuję. Pozdrawiamy również. Miłej soboty, do widzenia. Wzajemnie. Ja jeszcze tylko jeden drobiazg powiem, zanim Pani odbierze, bo żeby nie przestraszyć ludzi, to dla większości tych roślin kwaśnolubnych wystarczy 40 centymetrów. Dołek. To nie trzeba bardzo głęboko. Dla tych wolniej rosnących, na przykład są karłowe różaneczniki, azalie japońskie, wystarczy 30 cm. To będzie wystarczająca głębokość tego dołku. Także z tym torfem tak się nie bójmy bardzo. To nie jest aż potwornie drogie. Ale kłopot z tym, że jaki będzie z roślinami później, to nam zrekompensuje ta nawet wydatki, czy ten koszt tego. Ta podwójna praca. Czy praca, tak, bo Waldek... ziemi nie można zmienić później, jest ciężka sprawa. A tak jak Waldek mówił, że balot torfu, tam 300 litrów, taki balot to jest na 4-5 roślin, to nie jest, a koszty balotu to jest w granicach tam powiedzmy 50 zł, to też nie są... No to przy takiej działce... 350 metrów to taki balot jeden w zupełności. No ile mamy tych roślin? 3-4 sztuki, prawda? No, ale ważne, że my możemy go zostawić. Tak, postawmy go w suchym miejscu, zawiążmy porządnie worek, czy załóżmy folię, przykryjmy jakimś kamieniem, żeby on tam sobie spokojnie stał. Będzie czekał, nic się nie stanie, bo to jest czysty, sterylny materiał do sadzenia, podłoże, które nic tam się nie powinno rozwijać, nawet grzyby ani glony żadne, bo to jest czyste, to jest sterylne. I tylko pamiętajmy, że to tam nie ma też żadnych składników pokarmowych w tym torfie. Trzeba go zasilać. To jest zero. I kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Mam pytanie. Kiedy się ścina aronię? No teraz byłoby szkoda. Późno. Ze względu na to, że już ona pąki pozawiązywała. Lepiej po zbiorach jest po prostu. Czyli na jesień. No, tak jesienią. Albo jeszcze możemy latem ciąć te świeże przyrosty, jeżeli chcemy ograniczyć wysokość. Tak jak ja robię po prostu. Aha. Bo latem wypuszcza nowe przyrosty i te możemy regulować. Zresztą ja robię tak w wielu wypadkach. To znaczy, czy to jest dereń jadalny powiedzmy, czy tam kalina, czy inne rośliny. Świeże przyrosty tnę. I formuję, po prostu ograniczam wysokość, bo dlatego, że aronia też rośnie wysoko dosyć. No właśnie są wysokie. Tak, i to ja w ten sposób sobie obniżyłem też. Ale po zbiorach ściąłem, na przykład tam nawet po 50 centymetrów i więcej i ograniczyłem wysokość, żebym miał łatwiejszy dostęp po prostu do owocu, ale też i żebym mógł okryć przed ptakami. Bo drozdy kliczoły przylatują, potrafią w mig objeść całą aronię. Tak, tak. Także, czyli są bardzo smaczne. Oczywiście, i bardzo cenna jest ze względu na antocyjany, które usuwają wolne rodniki tlenu z organizmu. Japończycy na przykład dają szklankę soku z aronii komputerowcom dziennie. Proszę. Dlatego bardzo cenna jest dla organizmu, dla wzmacnienia wzroku nawet... i ogólnego po prostu wzmocnienia organizmu. A komputerowy siedzi całymi dniami. Czyli oprócz marchewki i aronia też poprawia. Dobrze, dziękuję ślicznie, dziękuję. Korneliusz, wyobrażasz sobie po szklance nalewki z aronii? To nie w pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Ja mam pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, mam morelę, już 5-6 lat będzie miała. I ona po prostu takie witki duże dostaje do góry, prosto rośnie. I co tutaj zrobić, żeby tak... Czyli czy to można powinny w poziomie być. W poziomie i potem na tych pędach poziomych pędy owoconośne, takie krótkie ona tworzy. Czyli to jakieś wilki chyba, nie? Czy ona była cięta? Nie. Jeszcze nie była cięta. Nie była. Tak 6 lat już będzie miała i to do góry tak... No bo ona tak w 7-8 roku chyba dopiero gdzieś może zaowocować. Wcześniej chyba nie. One nie wchodzą tak wcześnie w okres owocowania, chyba że są szczepione. Nie, ale można spokojnie te długie wycinać. Można przyciąć, tak. Albo ponaginać je. Albo ponaginać, tak. Ale trzeba by wiedzieć, w którym miejscu, czy czasem nie była szczepiona i czy czasem faktycznie Korneliusz jak mówi, że to nie są odbicia z podkładki jakieś. Podkładki może. Nie, to były oryginalne. Oryginalne, aha. No to można przygiąć je. One można powinny wszystko poziomo się rozrastać. To znaczy też zależy, ile tych pędów jest, nie? No. Bo zostawić 4, 5 i wtedy wyprowadzać w taki sposób, a resztę wyciąć. Bo... Ja jestem zwolennikiem formowania drzew takich, krzewów różnych, także inaczej może patrzę na to i nie lubię, jak mi tam coś idzie na kilka metrów w górę. A teraz, jeżeli te główne te witki byśmy przygięli, to nie będą szły wilki z tego? Nie, wilki nie. Bo wilk jest w momencie, kiedy my tniemy ostro daną roślinę, to wypuszcza wilki, które na przykład po 2 latach też owocują na jabłoni. Tak? Ale one nam zagęszczają, tam mniej światła dochodzi do owocu. Zawsze staramy się prześwietlać, żeby jak najwięcej doszło światła. Czyli dlatego, nie każdy pęd rosnący do góry jest wilkiem? Oznacza to? Nie każdy pęd, który rośnie tak w górę pionowo jest wilkiem. Nie każdy jest wilkiem, ale nie należy wszystkich wycinać, tylko te najgrubsze, te najbardziej zacieniające jakby koronę. Czyli nie wycinajmy wszystkich, bo jeżeli wszystkie wytniemy, to w następnym roku odbicie wilków będzie jeszcze bardziej intensywne. No, przy cięciach silnych to się pojawia. Te grube to przy przyginaniu mogą się łamać. No nie, to delikatnie musimy stopniowo. No stopniowo trzeba je obciążać, to zrobić tak, takie oczywiście nie robimy tego jak jest mróz, bo wtedy naprężenia są silne i pęka. Także to jak jest ciepło już ładnie, to możemy na wiosnę spróbować, nie? Dobrze. To bardzo dziękuję za informację. Życzymy powodzenia. Dziękuję. Powodzenia i trzymamy kciuki. No i cóż, i czekamy na kolejne telefony. 345 50 90. Poprzedniej audycji, bo właśnie, były pytania, zaległości. Tak, i myśmy tak nie za bardzo tu z Waldkiem mogli na nie odpowiedzieć. Tam było pytanie o odmiany nowych, załóżmy, czarnych porzeczek, które pani chciała posadzić na działce. No więc próbowałem przejrzeć tego. Ten wybór jest bardzo szeroki. I ich jest kilkadziesiąt. W tej chwili, no załóżmy, na rynku są nadal i te stare odmiany, jak tam Ojebin, Ben Lemon, Ben Tiran, Ruben, Ores, ale również nowe polskie odmiany. I tu bym polecał taką odmianę, Bona się nazywa, lub Tisel, Tiben. Przede wszystkim, że mają lekko, nie za bardzo kwaśne, załóżmy, te owoce. Również ograniczony jakby zapach. Nie wszyscy lubią ten intensywny, specyficzny zapach czarnej porzeczki. Również uważam, że dobra odmiana to jest Titania. Bardzo plenna. Też charakteryzuje się tym, że ma wyprostowany pokrój, bo wiele porzeczek jest takich właśnie krzaczastych. Rozkłada się. Ta jest wyprostowana, no i również jest odporna i na mróz, i mączniaka, rdze. Również łagodna w smaku. Drugie pytanie od innego słuchacza i słuchaczki były pytania o stare odmiany drzew owocowych. I była dyskusja nawet na temat gruszki, którą niektórzy powiedzieli, że to jest jabłoń i nie było, jak to mówią, zgodności. Więc spróbowałem sobie znaleźć te stare odmiany i znalazłem taką odmianę gruszy, która nazywa się funtówka. Funtówka. Albo drugi synonim, bociany. To są stare odmiany. Charakteryzuje się tym, że to są bardzo duże gruszki. Do 600 gram jeden owoc może mieć. 2 na kilogram. Tak, owocuje wrzesień, październik. A smak? Smak bardzo szlachetny, czyli właściwie w opisie jest bardzo smaczna. Jak ona się nazywa? Jeszcze raz pani Funtówka. Funtówka. A była dyskusja właśnie na temat czy to jest jabłoń? No właśnie. Czy jabłoń. Znalazłem jabłoń, która nazywa się Antonówka Półtorafuntowa. I dlatego funtówka. Albo Antonówka śmietankowa. Jest to jabłoń, która ma większe jeszcze owoce od zwykłej Antonówki. Bardziej jasna jest, dlatego ta nazwa śmietankowa, bo aż ta zieleń w biel, załóżmy, wchodzi, bardzo białe. Ale również owoce bardzo duże, do 600 gramów. 600 gramów. Słodkie? Tak, no znaczy słodkie, jak antonówka, tak? Jak antonówka, czyli no taka jest taka bardziej kwaśna. Tak. Ale właśnie tą śmietankową to od Kurowskich przywiozłem sobie kiedyś, ja ją mam. Tak, jest piękna, jest właśnie słodka. Jest jaśniejsza, nie ma tych kropek, bo antonówka ma takie kropeczki, jak się rozetnie. I z tym, że no przemiennie owocuje, nie? Co drugi rok. Czyli jak papierówka. Tak. No ale to z tego wynika, że słuchacze są zainteresowani starymi odmianami. Czy jabłoń, czy gruszka? Czyli jest gruszka funtówka, a jabłoń Antonówka półtora funtówka. To tak jak Antonówka, z tym torfem kwaśnym i wysokim. No, tak jest. I to bardzo dobre na szarlotkę na przykład. O, i zrobiło się smacznie. Odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Bogdan Włocławek z tej strony. Mam takie pytanie, może troszeczkę nietypowe, rzadko dzwonię, bo tak trochę obcykany jestem w niektórych sprawach. Pozdrawiamy Włocławek. Bardzo uprzejmie i pozdrawiam. Tam też biało było? Nie, takie lekuchne, nawet rowerkiem sobie dzisiaj pojeździłem. Ale mam pytanie takie, jeśli chodzi o jeżynę wysoką, nie? Bezkolcową? Bezkolcową, tak. Chodzi mi, mam takie krótkie pytanie, czy obrywać liście na tych świeżych pędach teraz, bo stare pędy wycinam co roku, wiadomo, nie? Nie, nic nie obrywamy. Niektórzy zostawiają dla ochrony tam przed mrozem coś, ale ja mam tego. I mam zawsze dylemat, czy wywalić te liście też dodatkowo, czy czekać, aż one na wiosnę same później opadną. No, lepiej, bo lepiej nie obrywać, bo roślina korzysta. No tak, ale te liście potem mogą, tam one zawsze jakieś brązowe mają naloty i tak dalej, no nie chcę wnikać, co tam za. Chyba, żeby rdza była, bo czasami rdza się pojawia na nie tych... miałem specjalnie, nie byłem, no, ale nie? Jeżeli w tych kątach, wie pan, w tych kątach tych liści boję się, że mogą się gromadzić właśnie tam potem na wiosnę, znaczy później jak już owoce dojrzewają, one są zarażane przez takie owady, które tam, zapomniałem jak się nazywają, wiem, że się mieszczą gdzieś w kącikach tych właśnie, one przetrwają przez zimę. Tak, przez zimę nie. I one powodują przebarwienia owoców potem. Te owoce stają się częściowo różowe, a reszta czarna taka. I trudno to potem zwalczyć, no bo już owocu nie opryskano, bo to wiadomo. A teraz na wiosnę na przykład można by było jeszcze je opryskać, no ale te liście właśnie przeszkadzają. Czyli tak zastanawiałem się, czy oberwać te liście, czy zostawić. Jeżeli to... Nasi eksperci radzą nie obrywać, ale decyzja należy zawsze do... Ja obrywam. Ja nie obrywałem i nie miałem tam kłopotów, ale opryskuję zazwyczaj tak jak winorość, tam inne, to przy okazji te też rośliny, które mam tam. No tak, no ale to pan opryskuje na przeciwgrzybowe, ja mówię tu o konkretnym szkodniku. Nie, to takim... można łączyć, przeciwgrzybowy można z owadofosem jakimś połączyć. No to owadofos nie, bo to są takie coś ala szpeciel, o. Ale tutaj Mospilan jest bardzo dobrym środkiem. Mospilan nie rusza tego. Mospilan to nie, to raczej wie pan tutaj w tym Mospilan to jest największe stworzonka. Tutaj to raczej takie coś jak na przykład na szpeciela, no to tam Magus na przykład jest bardzo dobry w tych kierunkach. Ale czy miał pan po prostu, czy miał pan to zjawisko takie u siebie na tych owocach? Tak, miałem. Nawet ostatnio to stosowałem właśnie parafinę na to, bo parafina wydusza po prostu wiosną to wszystko. No to olejowe, nie? Promany, olejowe, czy treol, albo treol, takie dwa są środki. O tak, dobry jest też, nie? Także tego. Ale mówię tak z tymi liściami, nie wiedziałem, bo tu chodzi o to, żeby one mi konkretnie nie przenosiły chorób, a ewentualnie tych jakiś tam stworzonek małych nie... No to może pan oberwać może pan. Czyli nie ma jakiejś konkretnej takiej dogłębnie sprawę zasady, że liście zostają, bo czyli... jak były takie mroźniejsze, to one opadały te liście. Zostają liście, to oprysk, tak? A jak obrywamy, to niekoniecznie. Liście na roślinie, bo ona jeszcze korzysta z tych związków, które są w liściach. Tak, i ona sama się wyzbywa potem. I tak jest z wieloma roślinami. Cebule na przykład. Te liście na roślinie są suche, one są niepotrzebne. Jeszcze nie, one są zielone właśnie. Tego zielone. Roku są zielone. One są zielone, tak. Że mamy co roku są i tylko przebarwienia są. Ja się bałem o te przebarwienia, że może, dobra. Czyli w każdym bądź razie decyzja należy do pana. Przy dzieciach zielonych. Proszę raz zrobić tak, pan. Drugi raz tak. Bo jak pan przekonał mnie pan. Brometalem albo treolem pan opryska potem, no to pan i tak pan załatwi tam te roztocza. Czy tam. I jeszcze jeden telefon mamy. Flory. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chcę się dowiedzieć taką sprawę, bo o Aronie była mowa. Ja faktycznie wszystko Aronie w zeszłym roku pozbierałam z 20 deko chyba, z tak dużego krzaka. I chciałam się dowiedzieć, czy ja mogę kilkunastoletnią obciąć teraz. Czy jesienią? Jak to ja to zrobię? To znaczy, ja bym powiedział tak, że potraktować to jak wszystkie sadownicze rośliny, czyli ciąć połowa marca, koniec marca. Ale aronię ciąć w ten sposób, żeby wyciąć tylko z tej starej, no 4-5 pędów, w zależności od tego, ile tych pędów ta aronia ma, wyciąć najstarsze. Przewietrzyć się, że tak powiem. No? Wyciąć najstarsze, pozostałe ewentualnie tylko uformować krzew, żeby wyglądał to, co ono się krzyżuje, leży na ziemi, prawda, jest suche, połamane, to wiadomo, to się wycina. A przed ptakami po prostu okryć. A przed ptakami, tak to mówili, siatkę, firankę, Gazem, agrowłókniny. Wszystko dokumentnie było tak. No wiedzone. To znaczy, nie, ona, bo pani mówiła, że 20 deko, ale to tyle państwo zjedliście. A resztę ptaki zjadły, czyli ona owocowała. No, tam chowane było gdzieś pod spodem troszeczkę owocu. Owocuje super, tylko musi. Dla gospodarza zostawiam, że to jest przecież niemożliwe. Nawet pod krzakiem nie widziałam żadnych śladów. Z lotu. Musi pani tą siatkę do samej ziemi mieć. I owiązać, są takie siatki 3x5 metrów do kupienia. No właśnie. No, dlatego jest dobrze formować tą aronię, żeby ona była trochę niższa. Siatka do samej ziemi, gdzieś tam przykryć, przycisnąć kamieniami, czy ten, żeby... Bo ptaki są tak cwane, u siebie zauważyłem. Znajdą jakieś miejsce wolne pod spodem, to on wejdzie do środka. Tak. I wie jak wyjść. I wie jak wyjść. I nie wiedzieliśmy właśnie, czy to człowiek, czy to... Nie, ptaki kwiczoły, drozdy kwiczoły. Podejrzewaliście sąsiada, a tu proszę. Mogą być też kosy. Ale różnie mówię. To z zewnątrz myślałam. No ptak też, człowiek musi coś jeść. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To znaczy troszeczkę do widzenia. Pozdrawiamy, troszeczkę na talerzyku. Można zostawić, tak? Ja zostawiam jabłka latających zawsze. I te kwiczoły też przelatują u mnie, a się buntują. Jak ja w pobliżu jestem, to od razu wrzask się robi, że im przeszkadzał konsumpcji. A specjalnie zostawiam tam. U mnie to jest selekcja naturalna. Mamy takie dwa koty, które se siadają na aronii i czekają na ptaszki, a później nam przynoszą pod dom i kładą takiego ptaszka upolowanego. U mnie nie wolno. U mnie ptaki mają azyl. No to potem kota trzeba nagrodzić, tak? Koty są niepożądane. No bo ptaki u nas w ogrodzie są potrzebne. Jeżeli je zachęcamy teraz i przyzwyczajimy do tego, że zimą, kiedy jest mróz, zmarznięta ziemia, wszystko zmarznięte czy przykryte śniegiem, zapraszamy do ogrodu, to one potem przychodzą i się odwdzięczają, że latem część szkodników też zjadają. Oczywiście. Czyli stosowanie tych ekologicznych takich sposobów, czyli przyjaźń z ptakami plus na przykład promanal wiosną, i to mamy 2/3 szkodników i grzybów z głowy w ogrodzie. No, pani redaktor wie, ja dokarmiam z ręki i one mi też działkę penetrują całą ze szkodników. Z ręki dokarmiam. Tak, bardzo szybko to da się zauważyć. A zatem dokarmiajmy ptaki, zwłaszcza jak to one potem przychodzą. Internauci tak mają. I nie boją się. Ja dokarmiam, proszę. Dowód na to, że tak. Ja mam jedną sikorkę w tym roku, która zawsze jak wieczorem wlatuje sobie do szklarni, ja zamykam okna, ona tam sobie siedzi i czeka, i rano znowu sobie wylatuje. Wystarczy, że leciutko uchylę, ona już jej nie ma. Jedna uparta i ciągle ona się nie boi, przychodzi, siada metr koło mnie, patrzy sobie, porozmawiamy sobie czasem. I to wciąż ta sama? Ma pan pewność? Nie wiem. Dziękujemy pięknie za to dzisiejsze spotkanie. Miłego dnia, życzymy całego weekendu i mówimy do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień 5 minut po 12. Polskie Radio PiK. www.radiopik.pl